Szanowanko, witajcie ponownie, Kamil z tej strony. Dzisiaj na szybko pokażę Wam Junaka M14, który to dopiero co wchodzi do salonów z lekkim opóźnieniem, jakby nie było, mamy lipiec, miał być już w maju, no ale lepiej późno niż wcale. I tak króciutko na jego temat kilka słów, ponieważ pierwsza podstawowa rzecz, którą jak widziałem na folderach reklamowych, to chyba coś tam jakby grafikowi poszło nie tak, ponieważ jakoś tak go strasznie spłaszczył, wydawał się jakiś taki nieforemny, króciutki, dziwaczny. Na żywo zdecydowanie lepiej to wygląda. Jest ciekawszą maszyną rzeczywistości niż na tych folderach i w takim wypadku warto się mu faktycznie przyjrzeć bliżej. Generalnie no co, jest to wariacja kolejna modelu M11, tego klasycznego. Najbliżej mu chyba do M11 Cafe, z tym, że Cafe jest dłuższy troszkę. Kanapa niby ta sama, tutaj ładnie obszyta. Jest dłuższa kanapa, jest ten jeszcze zadupek taki wystający i wydaje mi się, że wahacz jest dłuższy. Aczkolwiek tutaj pewności 100% nie mam. Niemniej na pewno kolejna zmiana to są te sety, które macie bezpośrednio pod kanapą, więc zupełnie inny styl siedzenia. Nowy zbiornik tutaj z takimi wytłoczeniami na nogi. Szkoda, że tu zabrakło tego takiego plastikowego, znaczy gumowego elementu naklejonego, chociaż to można sobie dokupić, bo na pewno ta powierzchnia będzie się bardzo szybko rysowała. Te lakiery są dość miękkie i no i przydałoby się to jakoś zabezpieczyć. Silniczek oczywiście klasyka gatunku, już znany nie od dziś, dwucylindrowy na wtrysku Delphi z chłodnicą, znaczy chłodzony cieczą, a może tak. Nowość na pewno to ta lampa, która jakoś genialnie nigdy nie świeciła w tych maszynach. Natomiast to, co jest ciekawe, to dookoła jest wsadzony ring LED-owy, a na środku macie żarówkę H4. Zamiast tej takiej, nie, to nawet chyba nie jest H4, tylko jakaś H1, a może i H4. Natomiast faktycznie ten odgłośnik jest dość mały, więc ciekawe jestem, jak to będzie świeciło na żywo. Może być dziwnie. Tu taka ciekawostka jeszcze. Często ludzie się dziwią, co to jest. Nie trzeba się dziwić. Jak naciśniesz, to nic nie wybuchnie. Po prostu zmienia się i resetuje licznik kilometrów. Ten oczywiście mamy tutaj elektroniczny w pełni. Także fajnie. Stylowy korek. Kierunki dalej mamy standardowe, nie LEDówki. Szkoda. Jedna tarcza to akurat na plus, ponieważ tej 125 i tak nie potrzeba więcej siły hamowania. Układ hamulcowy z CBS-em klasyka. Wydech. Przydałoby się go odpalić, ale myślę, że większość oglądających już doskonale zna, jak brzmi M11 z tym silnikiem. Natomiast wrzucę, żeby nie było, jak on brzmi. Ewentualnie też zobaczycie, jak mógłby brzmieć, jeśli zamontujecie na przykład wydechy z modelu M11 Cafe, ale z rocznika 2016. Jak się siedzi na tej maszynie, to się zaraz zobaczy. O! No, dwumetrowiec. Fajnie jest to, że kanapa jest dość długa i można się wyciągnąć, więc mi się kolana idealnie mieszczą w tą wnękę. Tutaj mam nogę no, ugiętą, jak powiedzmy sobie, jak prawie jak na nakedzie. Kiera. To jest taka główna zmiana w stosunku do innych Junaków. Klamki muszę ustawić, bo są za bardzo w górę, no ale to nieistotne. I cóż, ja siedzę na tym no, bardzo wyprostowany. Na chwilę obecną. Tak, pozycja bardzo, bardzo wyprostowana, tak więc dość wygodnie będzie. Te nogi mogą być ugięte, ale ja jestem specyficzny, więc w większości z Was będzie pewnie wygodnie. Fajnie, plus jest taki, że kanapa jest dość długa i właśnie można usiąść sobie tutaj, tak jak ja na samym końcu. Natomiast oczywiście kanapa jest stricte jednoosobowa. I większość z Was siedząc na nim po prostu na pewno nie weźmie drugiej osoby, chyba że naprawdę bardzo, bardzo bliską i chudą koleżankę. Natomiast, żeby nie było, oczywiście motocykl jest seryjnie na dwie osoby przewidziany.
To nie jest, znaczy homologację ma na dwie osoby, stąd są te sety zamontowane pasażera, natomiast kanapę oczywiście trzeba by wymienić na klasyczną dwuosobową, wtedy ten zadupek kończy się gdzieś tutaj i można dwie pełnowymiarowe osoby ze sobą wozić. Pompa paliwa, wszystko pięknie ładnie, nic tu się nie zmieniło, to jest tylko, tak jak mówię, wariacja wyglądowa na temat tego motocykla, na temat motocykla M11. M16 dopiero jest jakąś tam zmianą ze względu na tę ramę typu Softail, a tutaj wszystko zostaje bez zmian. Tutaj te gumki dziwnie zrobili, bo takie dwuczęściowe, dziwaczne rozwiązanie, przyznam szczerze. No więc tak, lampa przednia to fajny bajer, ciekawe jestem tylko jak będzie świeciła, to się miejmy nadzieję niedługo okaże. Natomiast fajnie, że dodali ten ring. Jeśli on jest tak samo zrobiony jak na przykład w Romecie Pony 50, Mini Pony 50, to naprawdę ładnie będzie to świeciło. Znaczy ten ring cały, tak? Lampa, no jeszcze raz powiem, że się okaże. Stacyjka taka chopperowa, fajna z boku. Nie trzeba mieć klucza, żeby odpalić motocykl, natomiast oczywiście tak jak teraz jest zblokowana. I to jest rozwiązanie, którego strasznie nie trawię, powiem wam. Bo tego kluczyka nie można trzymać w stacyjce. Więc za każdym razem jak schodzimy z motocykla, to trzeba otworzyć, zabezpieczyć stacyjkę, zamknąć i wtedy nikt tego nie ruszy. A ten kluczyk gdzieś tam w kieszeni wozić. Poza tym drugi kluczyk musi być do zbiornika. No nie wiem, nigdy mi się to nie podobało, zawsze mnie to denerwowało, do zbiornika paliwa i tutaj do blokady. Nigdy mi się to nie podobało, było to takie dziwne rozwiązanie. Okej, fajnie to się sprawdza w Harley'u, skąd pewnie to uwidzieli to u nich. Nie uwidzieli. Natomiast w Harley'u jest o tyle fajnie, że masz kartę bezkluczykowy dostęp i podchodzisz, pyk i odpala, tak? Nie trzeba wkładać kluczyka, faktycznie tą kartę mieć zawsze przy sobie. Natomiast tutaj mimo wszystko tą stacyjkę trzeba manualnie zabezpieczyć. No wiadomo, maszyna budżetowa, ale ja wiem, teraz taka elektronika wcale nie jest jakoś specjalnie droga, więc mogliby to już wprowadzić. No, tyle. Fajna szeroka opona z tyłu, hamulce tarczowe, przód, tył, wiadomo. Wydechy bardzo fajnie wyglądają, przydałoby się je tylko wyrubać, żeby były głośniejsze. I powiem wam, że wygląda na to, mogę się mylić, ale wygląda na to, że tutaj mamy śrubki na gwiazdkowy śrubokręt. Jakby to było rozbieralne, podobnie może jak w RCR-ze i ten DB Killerek by wyszedł. Znaczy jako DB Killer, bo on jest wklejony tam do środka. Jakby można było go wydłubać, to może można byłoby z tego zrobić głośniej brzmiący sprzęt już w oryginale. Zresztą to też jest ciekawe. Lifeng DD250E, czyli wydechy mamy od dużo większej pojemności. Znaczy od, może inaczej, nie od dużo większej, a od docelowej pojemności. Czyli no tutaj powinna się 250 generalnie. No tutaj niestety w transporcie przed już troszkę uszkodzony. No cóż, zdarza się. Niestety. Tyle. No, to chyba wszystko, co można było powiedzieć o tym sprzęcie i pokazać go tak w detalach z bliska. Ładny zbiornik, ładne siedzenie, fajnie się komponuje. Ta kierownica ok. Przyznam szczerze, nie wiedziałem, że tutaj są te podnóżki tak schowane z tyłu. Myślałem, że one klasycznie będą właśnie z przodu, a tutaj taka odmiana. O podnóżkach wspominam, bo nie wiedziałem, jaka będzie różnica między M14 a M11 Cafe. Po cholerę wprowadzać dwa takie same motocykle poniekąd. A okazuje się, że mają więcej zmian niż faktycznie ja zakładałem, nie przyglądając się za bardzo tym motocyklom. No i znaczek Junaka, mimo że taki naklejony w sumie bardzo na szybko pewnie, no bo wiadomo, to jest też pod innymi markami występuje, to bardzo ładnie się komponuje, no ale sam napis jest po prostu fajny i przyklejenie go w ten sposób na dowolną pozycję powoduje, że faktycznie to fajnie wygląda. Tutaj się postarali, jest Junak Motorcycle, więc też fajny akcent. No, dobra, tyle. Oto Junak M14. Z bliska.
Trzymajcie się, do następnego, cześć.